Celem tego materiału jest przedstawienie elementarnych komend, jakie wydać można w programie kontrolera Trio. Komend, które potencjalnie znaleźć się mogą w każdym napisanym przez nas programie dla kontrolera. Rozpocznijmy od komendy warunkującej wykonywanie jakiegokolwiek ruchu. Komendą tą jest watchdog. Komendą tą możemy przełączyć watchdog w stan on, czyli załączyć watchdog, bądź w stan off, wyłączyć watchdog. Watchdog ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony powoduje to przełączenie fizycznych wyjść, które kontrolują watchdog, inaczej drive enable dla sterowanych osi. Praktycznie każdy napęd serwo, czy też napęd silnika krokowego posiada wejście nazywane w różny sposób. Raz jest to servo on, raz jest to drive enable. W obu przypadkach chodzi o to samo. Brak fizycznego sygnału na wejściu takiego napędu powoduje brak podawania momentu na wał silnika. I rzeczywiście, kontrolery Trio, szczególnie w tym wykonaniu nieetherkatowym, posiadają wyjścia watchdog, które pozwalają na przełączanie stanu niskiego bądź wysokiego na wejściach napędów servo, kontrolując właśnie ich załączenie bądź wyłączenie. Załączenie bądź wyłączenie momentu podawanego przez te napędy. To jest to pierwsze fizyczne znaczenie. Tym znaczeniem w kontekście kontroli ruchu przez kontrolery Trio jest to, że kiedy wyłączymy watchdog w stan, załączymy go w stan off, czyli go wyłączymy, przestaje wykonywać się fizyczna kontrola ruchu, czyli przykładowo dla osi sterowanych krokiem i kierunkiem przestają być wysyłane impulsy. Dla osi sterowanych w zamkniętej pętli kontroli z wyjścia analogowego kontrolera przestaje być wystawiany sygnał analogowy na wyjście. W przypadku kontroli w EtherCAT wydawana jest komenda do słowa kontrolnego nakazująca przełączenie napędów w stan wyłączenia momentu. Reasumując, warunkiem wykonywania jakiegokolwiek ruchu dla osi jest to, że watchdog będzie załączony. Stąd nasz mini program rozpoczniemy od przełączenia watchdog w stan on. Dodajmy jeszcze, że w programie Motion Perfect znajduje się przycisk, który pozwala nam przełączanie stanu watchdogu. Tu jest tym razem opisany jako drive enable. Możemy go załączać, bo wyłączać, co przydać się może przy uruchamianiu maszyny w celu szybkiego wyłączenia ruchu na osiach. Kusisz, by w następnej kolejności wydać już jakąś komendę ruchu. Spróbujmy wydać komendę ruchu najprostszą, jaka może być, najprostszy ruch, jaki może być. Tym ruchem może być ruch niejako nieskończony ze stałą prędkością. Można by to nazwać w pewnym sensie jogowaniem. Komendami, które taki ruch wywołują, są odpowiednio forward i reverse. Oczywiście jest to odpowiednio ruch w kierunku dodatnim i ruch w kierunku ujemnym. Spróbujmy ograniczyć się do ruchu w kierunku dodatnim. Skoro jest to ruch ze stałą prędkością, kusiłoby nas, żeby ustalić tą prędkość. Do ustalania prędkości służy banalne słowo speed. Wpisujemy, jaką prędkość chcemy nadać. Prędkość jest w jednostce użytkownika, jednostce ustalonej przez słowo units. I jest to ilość jednostek użytkownika na sekundę. Załóżmy, że chcemy poruszać się z prędkością 100 jednostek użytkownika na sekundę. Skoro możemy ustalić prędkość, oczywiście możemy ustalić takie parametry jak przyspieszenie i opóźnienie. Przyspieszenie. Załóżmy 1000 jednostek użytkownika na sekundę kwadrat i opóźnienie o podobnej wartości. W tym miejscu warto wrócić się do słowa kluczowego units, do komendy units. Komenda units wskazuje dla danej osi, jak wiele działek pomiaru pozycji danej osi. Przykładowo mielibyśmy encoder, który dawałby nam 10 000 impulsów dla jednego obrotu. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby tą jednostką użytkownika był 1 mm przy jednoczesnym fakcie tego, że
przy jednym obrocie następuje przemieszczenie o 10 mm. Czyli skoro jeden obrót to 10 mm, a jeden obrót to 10 tysięcy impulsów, wyszłoby na to, że chcąc, żeby jednostką użytkownika był 1 mm, przypisalibyśmy przykładowo 1000 impulsów enkodera jako jednostkę pozycji. Powtórzmy jeszcze raz. W tym przykładzie, skoro jeden obrót to 10 mm i jednocześnie podczas tego jednego obrotu pojawi się 10 tysięcy impulsów, no to podczas pokonania drogi 1 mm pojawi się 1000 impulsów, czyli jako units wprowadzamy ilość tych poszczególnych działek przypadających na naszą jednostkę, na jednostkę pomiaru pozycji. Oczywiście ma to swoje powiązanie z fizycznymi warunkami układu, czyli jakie są przełożenia, jakie są przekładnie, jaką właśnie mamy ilość impulsów dla jednego obrotu. Dokonując takich przeliczeń jesteśmy w stanie wyliczyć właśnie ile pojedynczych działek pomiaru pozycji przypada na naszą jednostkę przemieszczenia. Ustalenie tej jednostki jest niesamowicie wygodne, gdyż gdy będziemy przykładowo w przyszłości wydawać komendę, że chcemy się poruszać z prędkością 100, nie będziemy już myśleć o jakichś abstrakcyjnych ilościach impulsów na sekundę, tylko będziemy mówić o przykładowo milimetrach na sekundę. Przy tak napisanym programie, w którym wydaliśmy w linii 8 komendę forward, czyli ruch ze stałą prędkością niejako nieskończony, spodziewamy się, że kiedy uruchomimy ten fragment programu, rzeczywiście rozpocznie się ruch. Rozpocznie się ruch, który zasadniczo nigdy by się nie chciał skończyć. Możemy kontrolnie sprawdzić coś takiego jak status osi. Co ona obecnie wykonuje? Obecnie tym M-typem, czyli obecnie wykonywanym ruchem, w odróżnieniu od N-typu, którym N-type jest to ruch kolejny, czyli jakby ruch załadowany do bufora, ruch czekający na wykonanie. Widzimy, że dla osi zerowej M-typem, czyli aktualnie wykonywanym ruchem, jest właśnie ten ruch forward. Zauważmy, że w obecnym stanie nie mamy za bardzo jak ten ruch zatrzymać. Oczywiście możemy tutaj wyłączyć Drive Enable i zatrzymać jakikolwiek ruch. Natomiast pomyślmy o tym, jak można w sposób programowy zatrzymać aktualnie wykonywany ruch. Do anulowania de facto obecnie wykonywanych ruchów służy słowo cancel. Ja teraz z terminalu mogę wydać taką komendę, która powinna spowodować, że ruch, tutaj wykonywany ruch forward, zostanie rzeczywiście zatrzymany. Tak się rzeczywiście stało. Oś przeszła w stan bezczynności. Natomiast przekażmy pewną przestrogę a propos tego, że funkcja cancel bez żadnego argumentu podanego anuluje tylko i wyłącznie ruch aktualnie wykonywany. Pokażmy to w ten sposób, że kiedy wydalibyśmy dwie następujące po sobie komendy forward, rzeczywiście zobaczmy, że aktualnie wykonywanym ruchem jest forward oraz kolejnym ruchem, jakby ruchem załadowanym w buforze, jest również ten forward. I kiedy wydamy komendę cancel, ruch dalej się wykonuje. Mianowicie, owszem, został anulowany ruch z M-type'u, natomiast załadowany został ten, który był w N-type'ie i on się obecnie wykonuje. Dlatego od razu przekażmy informację o tym, że funkcja cancel może mieć swój argument. I przykładowo wydanie komendy cancel z argumentem 2 anuluje nie tylko obecnie wykonywany ruch, ale również ruchy zbuforowane. Żeby to wykazać, zatrzymajmy wykonywanie jakichkolwiek ruchów i programów. Uruchommy program jeszcze raz. I rzeczywiście spróbujmy wydać taką komendę cancel z argumentem 2. I widzimy, że rzeczywiście został anulowany nie tylko aktualnie wykonywany ruch, ale również ruch znajdujący się w buforze. Nie możemy zapomnieć przekazać informacji o tym, że funkcja cancel anuluje ruch, ale ruch dla jednej konkretnej osi. Natomiast co, gdybyśmy chcieli zatrzymać
wszelki ruch, czyli zatrzymać ruch wykonywany na wszystkich osiach. Ku temu służy nam komenda rapid stop. Podobnie jak funkcja cancel, może ona być wywołana bez argumentu, a wtedy zatrzymuje tudzież anuluje ruchy obecnie wykonywane, ale może również otrzymać argument 2, który powoduje, że zatrzymywane są ruchy nie tylko wykonywane obecnie, te załadowane do M-Type'u, ale również wszelkie kolejne ruchy zbuforowane, czyli te ruchy N-Type. Możemy ponownie wykonać taki eksperyment. Wywołujemy ruch. Tym razem wydamy właśnie komendę rapid stop 2. Podobnie jak wcześniej nastąpiło zatrzymanie jednego ruchu aktualnie wykonywanego, ale również ruchów zbuforowanych. Natomiast na razie uwierzmy na słowo, że powoduje to anulowanie nie tylko ruchów dla pojedynczej osi, ale dla wszystkich osi kontrolowanych przez kontroler. Spróbujmy nasz program zapisać w ten sposób, że wywołamy ten ruch do przodu ze stałą prędkością i niech on wykonuje się przez określony czas. Przydałaby nam się teraz komenda, która powie temu programowi: czekaj w tej linii, w tym momencie przez pewien czas. Tą komendę zapisujemy jako WA, niejako od wait. Z tym, że wait tutaj również występuje, ale ma inne znaczenie. Wait jest to zapis warunku logicznego czekania na spełnienie tego warunku. Natomiast to WA, ten trochę jak wait, jest funkcją, która otrzymuje argument ilości milisekund, w których ma być jakby niejako spauzowanie w tym programie. No załóżmy, że wpiszemy 2000 milisekund, czyli nastąpi pauza, oczekiwanie przez 2 sekundy. Po tych 2 sekundach wydajmy tą znaną nam już komendę cancel z argumentem 2, które anuluje nam ten ruch forward. Pokażmy, jak zachowuje się nasz program, tym razem posiłkując się jeszcze dodatkowo wykresem, na którym jest mierzona pozycja, MPOS, mierzona pozycja, no i prędkość wypadkowa osi zerowej. Obecnie prędkość jest zerowa, pozycja jest jakaś stała, uruchamiamy program, oczekujemy, że to wszystko ruszy, czyli pozycja zacznie narastać, prędkość będzie większa niż 0. Natomiast trwało to ewidentnie przez dosyć krótki czas, prawdopodobnie właśnie te 2 sekundy, gdzie po 2 sekundach ten ruch został anulowany. Teraz przedstawmy komendę, która będzie wykorzystywana w bardzo wielu maszynach, mianowicie komendzie bazowania. W kontrolerze Trio, aby wykonać bazowanie, wydajemy komendę datum. Komendę datum, która będzie posiadała swój argument. Tym argumentem okaże się rodzaj bazowania, sposób, metoda bazowania. Otwórzmy plik pomocy do tej funkcji, do tej komendy. I pierwsze, co warto podkreślić, to to, że kiedy wywołamy komendę datum z argumentem 0, nie wykona się żadne bazowanie, tylko jest to komenda, która będzie chciała nam niejako resetować błąd osi. Czyli reset błędu osi jest to wydanie komendy niejako bazowania, datum, ale z argumentem 0. Wszelkie inne argumenty są to wywołane ruchu bazującego w jakiś sposób. Możemy bazować na sygnale LZ z enkodera, możemy bazować na czujniku bazującym, ewentualnie połączeniu tych funkcjonalności. Dla przykładu wybierzmy argument 4, który ma być bazowaniem opartym na czujniku bazującym, gdzie będziemy szukać tego czujnika bazującego w kierunku ujemnym. Kiedy go odnajdziemy, zaczniemy się cofać z prędkością creep, którą jeszcze za chwileczkę będziemy ustalać. I jak tu jest napisane, w chwili wykonania zbazowania mierzona pozycja ustalana jest na 0. Wprowadźmy zatem wartość tego argumentu, która de facto ustala nam sposób bazowania. Natomiast jeszcze przed zbazowaniem musimy powiedzieć o dwóch komendach. Komendzie, która ustali
numer, adres wejścia fizycznego, do którego podłączymy czujnik bazujący. Załóżmy, że będzie to wejście numer 7. Jeszcze interesująca jest prędkość powrotu z czujnika, czyli na początku szukamy czujnika z prędkością speed. Natomiast kiedy już ten czujnik zostanie odnaleziony, zaczynamy się cofać w zamyśle powoli z prędkością ustaloną poprzez komendę creep, która powinna być relatywnie małą prędkością. No jeżeli ustawiliśmy prędkość poszukiwania na 100 jednostek na sekundę, załóżmy, że to będzie 10 razy mniej ta prędkość cofania się z czujnika. No i w tym układzie moglibyśmy się pokusić o to, żeby wywołać tak napisany program. Na początku oczekujemy, że przez te 2 sekundy będzie odbywało się ruch stałą prędkością, a po tych 2 sekundach odbędzie się bazowanie. Obserwujemy, że pozycja osi maleje, czyli rzeczywiście poruszamy się w kierunku ujemnym. Najwyraźniej jesteśmy na etapie poszukiwania czujnika. Zasymulujmy teraz najazd na czujnik, który ma spowodować zmianę kierunku obrotu i poruszania się z tą mniejszą prędkością, tą prędkością creep. I rzeczywiście prędkość zmalała, natomiast pozycja stopniowo rośnie, czyli zaczynamy się rzeczywiście cofać z tego czujnika. Obserwujmy jeszcze ewentualnie tą mierzoną prędkość MPOS, która w tym momencie jest niezerowa. Oczekujemy, że w chwili, kiedy zjedziemy już z tego czujnika, w tym momencie symulujemy zjazd czujnika, ta pozycja zostanie ustawiona na 0. Czyli rzeczywiście nastąpiło zbazowanie osi. Rozważmy jednak możliwość, w której ten punkt odnalezienia bazy, ten punkt odnalezienia czujnika, nie chcemy, żeby był zerową pozycją absolutną. Chcielibyśmy, żeby ten punkt zero absolutny był przesunięty względem punktu zbazowania o pewną odległość. Przydałaby nam się w takim razie teraz komenda, która nam ustali obecną pozycję. Skoro po wykonaniu bazowania mierzona pozycja ustawiona jest na 0, koniecznym byłoby wymuszenie, żeby ta pozycja zmierzona, ta obecna pozycja, ustalić ją na inną niż 0. Ku temu służy komenda defpos, niejako definiuj pozycję, gdzie jako argument wskazujemy, jaką pozycję ma ta oś przyjąć. Załóżmy, że to będzie na przykład minus 50 jednostek. I rzeczywiście ta komenda ustali nam obecną pozycję osi na określoną wartość. Natomiast wywołanie tej komendy w tym układzie, gdzie nastąpi to bezpośrednio po wydaniu komendy bazuj się, jest bezcelowe. Dlaczego? Dlatego, że program nie wykonuje się w ten sposób, że wydajemy komendę i czekamy, aż ona się zakończy i dopiero wykonujemy komendy, tylko w tym układzie wykona się jedna komenda i od razu wykona się druga, czyli jeszcze nie skończyliśmy bazowania, które może trwać kilkadziesiąt sekund nawet przecież, i już wydaliśmy komendę ustalania pozycji. Żeby to miało swój cel, musimy między tymi dwoma komendami postawić komendę, która nakaże oczekiwać, aż bazowanie się zakończy. I tu poznamy komendę wait. W ogólności komenda ta używana jest wraz z słowem until, czyli czekaj dopóki, a po tym dopóki następuje zapis warunku logicznego, prawda, fałsz, czyli na przykład czekamy na stan wysoki wejścia, przykładowo na to, że pozycja będzie większa niż x. Natomiast w tym konkretnym przypadku wykorzystamy szczególne wystąpienie tej funkcji w połączeniu z słowem idle, czyli czekaj dopóki oś nie będzie bezczynna. Oznaczać to będzie dla nas, że czekamy, dopóki ten wcześniej wykonywany ruch nie został zakończony. Czyli jeszcze raz, wydajemy komendę bazowania,
I każemy programowi oczekiwać, aż ta komenda zostanie zakończona, aż oś przejdzie w stan idle, czyli będzie bezczynna. Dopiero po tym wydajemy komendę ustalenia pozycji bieżącej na minus 50 jednostek. Gdy już po zbazowaniu wskazaliśmy, że ta pozycja absolutna ma zostać przyjęta jako minus 50, możemy również pomyśleć o tym, żeby kazać osi dojechać do pozycji zerowej, absolutnej tym razem. Czyli odsunęliśmy punkt zbazowania o 50 jednostek względem pożądanej przez nas pozycji absolutnej, zerowej, a teraz chcielibyśmy do tej pozycji absolutnej dojechać. Jak możemy to osiągnąć? No i tu poznamy funkcję ruchu pojedynczej osi o zadany dystans, ewentualnie do zadanej pozycji. I rzeczywiście, mamy funkcję move. Ta funkcja będzie ruchem relatywnym, czyli wskażemy, o jaką odległość masz się poruszyć. No i w tym konkretnym przypadku kazalibyśmy się ruszyć 50, bo skoro po zbazowaniu jesteśmy w pozycji minus 50, to kiedy ruszymy się do przodu o 50, wylądujemy w pozycji absolutnej 0. Natomiast moglibyśmy to zrobić w sposób inny, mianowicie wykonać ruch do pozycji absolutnej. I rzeczywiście funkcja move ma swój odpowiednik jako komendę ruchu absolutnego, move abs, absolutny, i tym razem kazalibyśmy dojechać po prostu do pozycji 0. Bo nie myślimy tu już o tym, jak daleko mamy się przemieścić, tylko myślimy o tym, gdzie mamy się znaleźć, w jakiej pozycji absolutnej. I wywołajmy tak napisany program, ale tym razem dodajmy sobie jeszcze jedną możliwość. Możliwość mamycie podglądu, w której linii programu obecnie znajduje się nasz proces. Możemy wyświetlić listę procesów. Obecnie się jeszcze nie wykonuje żaden proces, dopiero kiedy uruchomimy jakiś proces, zacznie się wykonywać. I będziemy mieć podgląd tego, w której linii ten proces obecnie się wykonuje. Zatem uruchamiamy. Na razie jesteśmy w linii 10, czyli czekamy te 2 sekundy, tak? Wylądowaliśmy w linii 20, czyli najwyraźniej, patrząc po statusie, obecnie wykonywanym ruchem jest ruch bazujący. Kiedy zasymulujemy zbazowanie, czyli najpierw najazd, potem zjazd czujnika bazowania, zauważymy, że wykonuje się ruch absolutny, dosyć krótko to trwało, ale summa summarum wylądowaliśmy w pozycji absolutnej 0. Na razie cały czas wywoływaliśmy ruchy dla osi numer 0. Pytaniem jest teraz, w jaki sposób wywołać ruch dla osi innej niż 0. I tu się rodzi pewne spostrzeżenie, mianowicie zauważmy, że żadna z tych funkcji, które tutaj wydawaliśmy, komend, które wydawaliśmy, nie ma wskazania, do której osi się odnosi. Szczególnie uderza może ta komenda forward. Ona nie ma kompletnie żadnego argumentu, a już w ogóle nie ma argumentu wskazującego, do której osi się ta komenda odnosi. I tu musimy się wrócić do czegoś, co można by powiedzieć na początku. Mianowicie trzeba powiedzieć koniecznie o słowie kluczowym base. To słowo kluczowe base na razie w odniesieniu do jednej osi, gdzie będzie zawierało taka komenda base, jeden tylko argument, i tym argumentem będzie numer osi. I przykładowo możemy tu wpisać numer osi 0. I należy to zrozumieć w ten sposób, że to słowo base ustala, do jakiego numeru osi będą wydawane wszelkie komendy, które znajdują się poniżej tego słowa base. Dopóki w pewnym miejscu ta podstawa, ten odniesienie nie zostanie zmienione na inną oś, na przykład oś numer 1. Powtórzmy jeszcze raz. Słowo base swoim argumentem ustala, do którego numeru osi będą wydawane wszelkie komendy, które się poniżej tego base znajdują.
do momentu, w którym to base nie zostanie zmienione. Nie zostanie zmienione na inną oś. Czyli wniosek jest taki, że chcąc wywołać takie podobne albo i te same ruchy, ale tym razem dla osi pierwszej, musimy użyć słowa base, zmienić ten numer osi, no w tym przypadku na jedynkę, no i dopiero pod tym słowem base umieścić funkcję, komendy, tym razem już wydawane nie do osi zerowej, tylko do osi pierwszej. Zobaczmy, jak się to zachowa. Może jeszcze dla przejrzystości wprowadźmy tutaj oczekiwanie na to, aż ta oś zerowa zakończy swoje ruchy. Wywołajmy taki program. Rzeczywiście na początku dzieje się to, co było wcześniej, czyli bazujemy obecnie oś zerową. Może jeszcze jednej rzeczy zapomnieliśmy. Zatrzymajmy to i wykonajmy ponownie, mianowicie chcielibyśmy może, żeby wejściem bazującym dla osi pierwszej było inne wejście niż dla osi zerowej. Zmieńmy je na szóstkę i rzeczywiście wywołajmy to wszystko jeszcze raz. Czyli co? Obecnie bazuje się oś zerowa. Szybko ją tu zbazujemy. I okazuje się, że dopiero teraz ruszyła nam oś pierwsza. Najpierw był ruch do przodu, teraz jest ruch bazujący. I tym razem symulujemy zbazowanie wejściem szóstym. I powtórzmy jeszcze raz. Słowo base jest tu rzeczą dosyć właśnie kluczową, bo ono ustala, do którego numeru osi wydawane są znajdujące się poniżej komendy. Ale uwaga! Nie jest to jedyny sposób określenia, do którego numeru osi odnoszą się wydawane komendy. Zauważmy, że jest to jeszcze dosyć sposób nieprzejrzysty, niejasny, bo mianowicie jak mam bardzo duży program, mogę nie orientować się, do której z osi wydawana jest ta komenda. Dopiero muszę szukać tego base, żeby ustalić to, do której właśnie osi akurat ta komenda się odnosi. Alternatywą dla stosowania słowa base jest wskazanie wprost w wydawaniu danej komendy, do której osi się odnosi. W ten sposób się to zapisuje, czyli axis i w nawiasie numer osi. I takie coś możemy postawić niemal przy każdej komendzie odnoszącej się do ruchu. Możemy powiedzieć, jest to przyspieszenie, ale dla osi pierwszej. Możemy powiedzieć, że jest to opóźnienie, ale dla osi pierwszej. I tak dalej, i tak dalej. Możemy wydać komendę ruch do przodu, ale osi pierwszej. Anuluj ruch osi pierwszej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to alternatywny sposób określania, do której z osi wydawana jest dana komenda. Dla wielu osób ten sposób wydawania komend może być znacznie bardziej przejrzysty, gdyż wydając komendę, patrząc na nią, od razu widzimy, do której osi się ona jest wydawana, nie musząc poszukiwać odpowiednio wyżej w programie słowa base. Efekt działania powinien być dokładnie taki jak wcześniej. Formalnie możemy to sprawdzić, przeklikać. Bazuje się jedna oś. Rozpoczyna się ruch drugiej osi. Znowu się bazuje właśnie ta druga oś. No i następuje zbazowanie i koniec programu. Na koniec powiedzmy jeszcze o drugiej niejako twarzy słowa base. Mianowicie wcześniej użyliśmy tego słowa base z argumentem, jednym tylko argumentem. Natomiast okazuje się, że słowo base może być użyte z kilkoma argumentami. Możemy wpisać dwa argumenty, znowu to będą numery osi. U nas niech to będzie 0 i 1, za chwilkę wytłumaczymy. Mianowicie okazuje się, że również komenda move, na przykład move absolutne, przyjmuje więcej niż jeden argument. Bo prawda jest taka, że komenda move jest po prostu komendą ruchu interpolowanego liniowo. Interpolowanego liniowo dwóch, trzech, czterech osi, czyli więcej niż jednej osi. No i przykładowo chcielibyśmy poruszyć osią zerową i pierwszą w ruchu interpolowanym w ten sposób,
że oś zerowa dojedzie nam do pozycji o 100 jednostek, a oś pierwsza do pozycji 200 jednostek. Gdybyśmy nie użyli tego słowa base, znowuż nie mielibyśmy informacji o tym, do których z numerów osi odnoszą się te pozycje. Nie byłoby tu informacji o tym, czy to się ma przemieścić od zerowa o te 100 jednostek, czy też ma się poruszyć tutaj w tym przypadku oś siódma o te 200 jednostek. I ku temu właśnie wykorzystujemy słowo base, czyli słowo base w tym kontekście ustala nam jakby szereg dla komend interpolacji liniowych. Czyli wskazujemy, że w tym szeregu jako pierwsza będzie oś zerowa, a druga będzie oś pierwsza. I to spowoduje, że właśnie potem wydając komendę move będziemy mówić, że te 100 jednostek odnosi się do osi zerowej, bo ona tu jest pierwsza w szeregu, a natomiast te 200 jednostek odnosi się do osi pierwszej, gdyż ona w tym szeregu jest jako druga. Spróbujmy wywołać taką funkcję ruchu absolutnego. Formalnie musielibyśmy tutaj jeszcze poczekać na to, aż zakończy się bazowanie osi pierwszej, czyli czekamy, aż oś axis 1 będzie bezczynna, będzie wolna. Dopiero wtedy nastąpi wykonanie tej komendy move absolutny do pozycji absolutnych 100 i 200. Żeby to zaprezentować na wykresie, zmienimy parametr, chcemy mieć mierzoną pozycję osi pierwszej. Możemy to uruchomić z pobierania wykresu. Uruchomimy też program. Czyli co znowu? Bazowanie najpierw osi jednej, drugiej. No i oczekujemy ruchu absolutnego, gdzie jedna oś ma zakończyć w pozycji 100, a druga w pozycji 200.